piątek, 7 czerwca bieżącego roku w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie odbył się konkurs w ramach Dnia Chemii Chemia nie jedno ma imię. Przed konkursem miał miejsce wykład inauguracyjny wygłoszony przez profesor dr habilitowany inżynier Mariole Saturnus Piątek, metale z piekła rodem. Organizatorami wydarzenia byli Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddziału w Cieszynie i pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Antoniego Osuchowskiego. Miło Was wszystkich przywitać, miło przywitać naszych gości, szczególnie panią starostę, że znalazła chwilę czasu, żeby nas odwiedzić. Nie wspomnę oczywiście o panu przewodniczącym rady, który jest naszym członkiem. Dziękujemy za znaleziony czas. Oczywiście mamy też reprezentanta naszej strony, pana prezesa Urzędu Głównego, pana Jurka Kimczaka. Paru członków też naszej organizacji zaszczyciło nas. Ja powiem krótko, skąd my w ogóle jesteśmy. Co prawda nasza organizacja za 3 lata będzie obchodziła stulecie, ale może nie wszyscy ją kojarzą. Stulecie, czyli czas jeszcze przedwojenny, powiem tylko tak dla ciekawości, że jednym z członków pierwszym, czyli jednym z pierwszych członków był ówczesny prezydent Mościcki, zresztą chemik, to trudno, żeby nie był w stowarzyszeniu. Aktualnie z takich osób, które może bardziej kojarzycie, mówię tu szczególnie do młodzieży, pan profesor Jerzy Buzek, był deputowany zresztą z naszego regionu, jest też członkiem stowarzyszenia naszego, a jeszcze nas bliżej pani burmistrz Gabriela Staszkiewicz jest też naszym członkiem, także jesteśmy w takim dość doborowym gronie. Tym bardziej, że początki tego stowarzyszenia, no jak i tutaj dalej, no to są założenia są, że to pasjonaci jakby bawią się w taką organizację, w takie stowarzyszenie, czyli oprócz tego, że pracują w chemii, to jeszcze się spotykają, mają wspólne tematy, robią jakieś dodatkowe zajęcia, dyskutują, rozważają różne problemy. Podobnie nasze stowarzyszenie, my w tym roku obchodzimy, mówię o oddziale w Cieszynie, bo całe stowarzyszenie w całej Polsce ma 13 oddziałów. My jesteśmy jednym z nich i w tym roku obchodzimy 65-lecie. Też ładna rocznica, jutro mamy taką krótką, małą uroczystość piknikową, żeby jakby trochę pocelebrować. Na co dzień zajmujemy się generalnie, tak jak to jest w statucie stowarzyszenia, propagacją chemii, szeroko rozumianej, ale też ukierunkowanej na przemysł w powiązaniu z ochroną środowiska, bo to jest istotne, żebyśmy to mieli jakby połączone. Nasze stowarzyszenie, tak jak powiedziałem, działa w 13 oddziałach, mamy ponad 1000 członków. Na co dzień zajmujemy się różnymi działaniami, na przykład może też zainteresuje Was, że prowadzimy taki cykl wykładów Przyjazna nauka. To jest o tyle interesujące, że można to śledzić przez internet, a kto jak nie będzie miał czasu, to może zajrzeć do naszej biblioteki, która jest na stronie internetowej, strona jest bardzo prosta, sitpchemcieszyn.pl i można te wykłady odsłuchać. Dzisiaj spotykamy się przy okazji Dnia Chemii. Dzień Chemii, powiem, że nieskromnie, że w zasadzie to mamy trochę jubileusz, bo to będzie 10. edycja. Chociaż zaczynaliśmy w 2011 roku, no ale w międzyczasie pandemia nam trochę przeszkodziła, więc mamy 10. edycję naszego spotkania. Od początku było to spotkanie ukierunkowane na młodzież, szczególnie szkół średnich, po to, żeby no, chemii jest tyle, co jest, nie za dużo, jak moim zdaniem. Więc żeby jakby jeszcze docenić to, że się interesujecie i dać Wam szansę, żeby trochę się pobawić tą chemią, organizujemy właśnie takie spotkanie. Oprócz konkursów, które przed nami, czyli konkurs wiedzy i konkurs, tym razem będzie komiks plakatowy. Oczywiście zachęcające uczestnictwo jest nagradzane nagrodami, a w tym roku mamy, jako że może do tego, że 10. edycja, dodatkowy konkurs. Ja to nazwałem o puchar prezesa, chociaż puchar widzicie tutaj na stole trochę nie przypomina, ale myślę, że jest znowu okazały. Za zaangażowanie szkół. Generalnie chodzi o to, żeby jak najwięcej uczestników z każdej szkoły uczestniczyło, a oprócz tego zajęło jak najlepsze miejsca w naszych konkursach. To tyle. Myślę, że będziecie się dobrze bawić. Życzę Wam szczęścia w konkursach, no i zajęcia jak najlepszego miejsca.